Może jakiś psi numerek. A tu mamy niestety, rozwaliła się, nie przetrwało próby czasu. Prawdopodobnie bączek pruski szczaka. No, tak smutno dzisiaj. Już, że nasz. Witam Państwa serdecznie. Dalej kopiemy straszny, ogromny, gigantyczny śmietnik. Przedmioty, co były płycej, to niestety już są wyjęte. Ale jak się odrobinę głębiej wkopie, to jeszcze człowiek się potrafi zdziwić. Cały czas nam wychodzi. Stare porcelanki. Niektóre ładne, niektóre brzydkie. Ale tak jak przed chwilą mówiłem,
słyszymy naprawdę ładny sygnał. Do końca no nie jestem w stanie powiedzieć, czy to nie jest na przykład tutaj stal, ale słyszymy ewidentnie kolor. No i co? Kopałem tak w dole, aż tu nagle, patrzcie, takie coś ujrzałem. No to już nie jest przedmiot udający sygnet, tylko to już jest jakiś sygnet. A niestety chyba... Dzisiaj byliśmy tylko co prawda na 2 godzinki. No ale tak to się prezentuje. A tu mam kawałki porcelany. W ostatnim filmiku bodajże pokazywałem właśnie talerzyk Radu z takimi samymi o tutaj wzorkami. Za czym może uda się złożyć kolejny jakiś. A tu nam teraz wpadł taki jakiś kieliszek. Kielek od menażki. Jakaś taka spora całkiem mosiężna płyta, ale ma takie groszkowanie. Coś pseudo Wehrmacht może. Może Prusy jakieś? No i co? Taki pelikana na atrament. Jakaś muszelka z ołowiu. Wliczka. No, tu macie ten sygnet. No to jest fant wypadu, można powiedzieć. No jest całkiem spory. No i z ostatnich paru wypadów tak nam się to prezentuje. Dalej bym było męczenie miejsca po gdańskiej klinice dla kobiet. Ale jak widać, prawda, cały popękany. Ale udało się mniej więcej cały kubek skleić. Tu mamy też poklejenie. Pamiątkowy kubeczek z Tczewa. No niestety ostatniej części nie udało się znaleźć. Przykrywka od cukiernicy. Też był fajny. A tu jeszcze czekamy. Może następnym razem uda się dalej Wilhelma składać. Na razie jest mniejsza połowa. Piesek się patrzy. Magistra Klawę, kozisko. O,
Bielonek, Wieniewicz, ale się papierowa zachowała etykieta. No co tu dużo mówić, soczysty, fajny Gdańsk. Marka ochronna Haber-Busher, Warszawa. Tu mamy taki lek od srebrnej puderniczki, może dłużej. Gdzieś tu nawet widziałem chyba znak producenta. No nakładka niestety pruska. Jak widzimy, nie przetrwała próby czasu. Smole to w większości jakieś feningi pruskie, dziesiątki, piątki. Tu mamy srebrny naparstek. Wpinka z Warszawy. Wpinka pod tytułem Tak, zwalczajmy gruźlicę. No tu jeszcze taka srebrna pani. Prawdopodobnie końcówka jakiejś łyżeczki to było ozdobnej. Taka łódeczka, dwie pięciomarkówki. Jedna w stanie agonalnym, a o drugiej szkoda gadać. No i w sumie najciekawsze to ta plakieta z miastka. Czterystolecie. Rummelsburg, POM. Na początku myślałem, że na grilla na samochód, ale chyba raczej jednak nie. Nie ma tu żadnych ADAC, nic takiego. Wiecie co, właściwie to nie mam pojęcia do czego to. Może od nagrody była? No tak czy siak jest ładny. Tak na razie słabiutko, odważniczek, 10 deka, dwie kopiejki carskie, gwiazdeczki pagonowe, małe, ciekawostka, niemiecka ziemiaczka i wjeżdża nam pod znaka skoczka spadochronowego wzór 1931. Ciekawostka, każda była numerowana, w komplecie jeszcze nakręteczka z producentem. No, pogratulować. Kopiemy niemieckie ziemianeczki, a tutaj